Jak wszędzie w Chinach od razu stragany z antykami. Niektóre produkowane na miejscu. Wszędzie pod górę. Idziemy, towarzyszy nam ta kobitka z takim piorunochronem. Jest to przyrząd chyba do zbierania śmieci. Mam nadzieję, że mnie nim nie zahaczy. To jest zwany Budda przyszłości. Przeszłość. Teraz jesteśmy w tak zwanej grocie 10 tysięcy Buddów. Dwóch strażników przy wejściu, dwóch kolejnych było z drugiej strony. No i sam Budda. Wszystko to jest VII wiek naszej ery. To nie jest fragment chińskiego muru, a po prostu mur otaczający rezydencję rządową. Zwierzątko. Tomasz wjechał.